Cześć, z tej strony Jarek Wodek ze sklepu internetowego juchcik.pl. W dzisiejszym filmie pokażę Wam nożyczki do skóry. Przez długi czas byłem sceptykiem korzystania z nożyczek, a może inaczej. Przez długi czas nie widziałem w ogóle żadnego powodu, dla którego można byłoby używać nożyczki w skórnictwie. Przecież wszystko można zrobić nożem, a że noże lubię, to nie widziałem z tym żadnego problemu. Ale trafiły w moje ręce naprawdę fajne nożyczki, takie, które jakościowo są dobre i rzeczywiście tą skórę tną bez jakiegoś szarpania, ogólnie bez problemów. Bo nieraz oczywiście były niby specjalne nożyczki do jakiegoś ciężkiego cięcia, ale one kompletnie nie radziły sobie ze skórą. Te nie mają, naprawdę nie mają takiego problemu. Tutaj jest skóra Crazy Horse cienka, 1,01 mm. No to tniemy tutaj jak po prostu jak papier. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. I popatrzcie też na krawędź. Ona jest tutaj naprawdę równa, bez poszarpania. Nie ma z tym naprawdę... nie ma problemów, tak? To jest prawie tak, jakby ciąć nożem tutaj. No ale to jest cienka skóra, tak? Dlatego tutaj mam skórę 2,02,5 mm. I tutaj też naprawdę nie ma problemów. Jak widzicie, to jest kwestia jednego cięcia i tutaj nawet jeszcze lepiej jest widoczna ta krawędź. Jest to wszystko zrobione równo. Sprawdźmy, no to robiłem po prostym, tak? Spróbujmy zawinąć trochę nasze cięcie. Jak widzicie, można tutaj spokojnie ciąć nie tylko w liniach prostych i to też nie jest problemem. No ale dobra, tutaj mamy skórę 2,02,5 mm. No tutaj wezmę sobie skórę 3,5 mm. No i umówmy się, no przecież nie będziemy tymi nożyczkami ciąć piątki albo siódemki. Jeżeli jesteśmy w stanie nożyczkami do skóry przeciąć skórę, która ma 3,5–4 mm, to wydaje mi się, że już jest naprawdę w porządku. Czy będę w stanie? Sprawdźmy. Bez większego problemu. I pewnie piątkę też by tutaj dało radę tym ciąć, tylko z zasady po co. Jeżeli potrzebujemy, wydaje mi się, że też takie nożyczki będą fajnym uzupełnieniem naszego warsztatu. Ja na pewno nie przeskoczę na nożyczki, większość rzeczy i tak będę robił nożem. Natomiast na pewno będę miał u siebie w warsztacie te nożyczki, bo są po prostu dobre, potrafią fajnie ściąć skórę i czasami się na pewno będą przydawać. Dzięki za to, że obejrzeliście ten film. Trzymajcie się mocno. Cześć.